Siemandero, z tej strony Gołąbek. Wiaderka po podsumowaniu już opróżnione. Można robić nowe odzyski. Nowa miedziucha może do wiadra wskakiwać. Miejsce na 10 tydzień zrobione. Pozdro Pewek z Recycling. A zacznę takim pytaniem i do siebie, i do was. Czy da radę w tym tygodniu dobić do 20 kg? Czyli w tym tygodniu trzeba by było wydobyć prawie 4,5 kg. A jeśli nie, to jak bardzo da radę się zbliżyć do tego wyniku? Na pierwszy ogień można by powiedzieć rozgrzewkowo. Trochę jakieś tam drobnicy. Lampa, podgrzewacz, jakieś tam aluminiowe elementy. Kilo 124. Zapraszam na demontaż. Jeśli chodzi o odzysk miedzi do olimpiady, w tym odcinku tylko tyle, co w tych kabelkach. Tu jeszcze będzie trochę miedzi, ale to styki. To osobno, tego nie liczę. Trochę mosiądzu. Tu jakiś kawałek elektroniki będzie. No i jedyny większy odzysk to aluminium tym razem. Załatwię te przewody i się włączam na podsumowanie. Miał być sprint do 20 kg. Wyszedł troszeczkę falstart, ale ustawię wagę i zobaczę, ile metali kolorowych się udało wydobyć. Złom 82 gramy, po 85 groszy, 7 groszy do puli. Aluminium 180 gramów, po 5,70 złotówka i 3 grosze. Płytka klasa B po
Średnio po 11,29 groszy do puli. Gramów mosiądz, w większości żółty, więc po 21 złotóweczka, 5 groszy. I 16 gramów miedzi. Po 28,40 daje 45 groszy. Plusik. I cały odzysk daje 2,89. 16 gramów zapisuję do puli olimpiady. Wszystkim dziękuję za oglądanie i do następnego. Piąteczka.